Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na speedrunie 6.0, no i gramy moi drodzy, uczymy się, mamy od razu polskiego zawodnika, witam, ole, Q12, E4, no to niech będzie ruch E5, tym razem jeszcze symetryczniej, zobaczymy jaki debiut wybierze przeciwnik, jest skoczek, jest skoczek, bronimy, no i goniec C4 standardowo, dobra, liczymy na atak smażonej wątróbki, goniec G5, skoczek G5, wróć, ale to już nie nastąpi. Dobra, jest posunięcie D3. Moi drodzy, teraz, oczywiście, gram partię włoską z goniec C5, ale ja bardzo lubię posunięcie goniec E7. Bardzo też polecam to, to posunięcie. Ono jest bardzo ciekawe, dlatego że tutaj już nie ma takich pułapeczek jak goniec G5. Tu czarne stoją, myślę, że fajnie. Nie wiem, takie ma odnoszę wrażenie. W każdym razie, jak jest gonie C7, na pewno białe będą próbowały grać do centrum. Chociaż w tym wypadku chyba się na to nie zanosi. Może być normalne posunięcie skoczek C6, oczywiście. Ruch H4. Nie jest to dobre posunięcie. Bo pole G4 trzeszczy w szwach i pokażę wam, jak to wykorzystać. D6 i prosty ruch wejdzie gońcem. Bicie tutaj. Przeciwnik zbije tu, atakuje mi skoczka. Ja zbiję tu, on zbije tam, ja tu i tu. I na końcu zbijam tu. No i przewaga materialna, tylko wiecie co. Goniec G4 bardzo mnie tutaj kusi. Z tego względu, że jak on mi zagra, tak. To ja skoczkiem wchodzę, tylko rząd tu się obroni i tutaj. No dobra. Nie no, biorę pionka. Jednak biorę pionka, to się chyba zgadza. Czy to się zgadza na pewno? O, zobaczcie, przeciwnik gra G3. No nie, to tak nie można. W tym wypadku goniec G4 wiążemy tu skoczka. Król zagrywa, ok, i skoczek na d4. Skoczek zagrywa też tutaj pewnie. E, posunięcie b5, goniec odejdzie, bo f5 nie mogę jeszcze zagrać. Ale to przygotujemy. Król H8, żeby zagrać od razu F5. Zobaczcie, jak fajnie goniec z G5 tu pilnuje. Mi się to bardzo podoba. Ruch oczywiście na C3 spowoduje to, że wybije tu, wybicie tu i F5. Otworzymy wieżę do ataku na skoczka, który jest związany. No to jest już wygrana pozycja totalnie. Także panie Oleku. Em... No nie jest dobrze. To są proste rzeczy. Te H4 to był kompletny niewypał. Tak grać nie wolno. No ale mam nadzieję, że to też jakaś tam nauka z tego wynika. C3 oczywiście zbijamy na F3. Skoczek to odbije. No i ruch F5 jest banalnie już prosty. Przypominam jak fajnie goniec tu stoi. Ja wiem, że się tutaj powtarzam, ale to pragnę też mocniej utwierdzić, że to jest fajny ruch, taki sprytny. Pilnuje z tej strony. I można z kontry fajnie potem uderzyć. Więc no polecam, polecam. Groźby są tutaj już nieuniknione. No właśnie Hetman... E, aha, Hetman D2 w ten sposób. Wybicie tu wybicie. Nie no, tu wybicie chyba. Nie no, oczywiście, że tutaj związania już nie ma, ale zbijamy pionka, grozimy zbiciem. No więc skoczek prawdopodobnie będzie musiał uciekać. Ale zobaczcie, nie może uciec nigdzie. Mm, OK. I tu chyba taki ruch. Może też taki ruch. Dużo dobrych opcji. Mm, też mi się taki ruch podoba. Jest H6, żeby zagrać tu. Mnóstwo dobrych opcji. Jeszcze jest D5. Zagrajmy D5. D5 w ogóle w niczym nie przeszkadza, bo jeszcze gońca tutaj trzyma, więc goniec będzie musiał uciec. To tak na chwilę. Um, bicie tu, bicie tu, E4, skoczek zbije tu. No dużo jest fajny gierek tutaj, fajnych możliwości. Um, tutaj wejście. No chyba tutaj jednak zagramy. Skoczek to zbije, ja odbiję pionkiem i Hetman D7 tam będę próbować się zakotwiczać. Myślę, że to będzie najprostsze. Znaczy, można grać na pewno wie, wiele tutaj normalnych, dobrych możliwości, ale dlaczego by od razu nie zaatakować? Mamy przewagę. Hetman tu nigdzie nie wchodzi. Król zagrywa, ok. Hetman d7 już się przyczaje tam. Aha, przeciwnik będzie tu próbował się w ten sposób bronić. Zresztą słusznie. Zagram tutaj. No, zagram tutaj, mimo wszystko. Król odejdzie. Ale Hetman trzyma. No i teraz można pomyśleć nad poświęceniem. Tutaj, tutaj, tutaj. No jeszcze nic nie ma. Um, tu wisi pionek, więc może tego pionka po prostu obrońmy. Tak po prostu. Wieża wchodzi do gry, broni pionka. Bo i tak my nie musimy się śpieszyć z jakimś super atakiem widowiskowym. Na maksa, tylko wyczekać przeciwnika. No to jest podstawka. Zobaczcie, goniec zrobił robotę. Tak, przeciwnik po prostu nie zauważył. Ok, dzięki bardzo. Lecimy dalej. I mamy przeciwnika 1543. Jest ruch E4, D5. No często grają tą skandynawską i Hetman prawdopodobnie zbije. Skoczek C3. Z wychodzimy sobie elegancko. Atakujemy Hetmana, Hetman D7. Takiego ruchu jeszcze chyba nie widziałem. W ogóle zasłonił gońca. Dziwne. No, skoczek F3. Tak po prostu tutaj będziemy się ładować. Nie mówię, że od razu, ale można to przygotować. No i D4. Ruch prosty. Trzymamy centrum. No i teraz zobaczcie. Goniec na B5. Grozi ruch skoczek F5. A6 prawdopodobnie będzie zagrane. Nie jest zagrane. No i teraz są dwie możliwości. E, ciekawe. No bo teraz tak. Mogę to zbić. Zepsuć pionki przeciwnikowi. Tylko on pójdzie do C5. A to też jest dobre według mnie. Mogę też zagrać tutaj, goniec zagra tu. Wybicie, wybicie na związaniu zostaje. No to w ogóle olać. Zróbmy to, zróbmy roszadę, będę groził ruchem D5 i wieża E1. Dobra, igramy D5, żeby zagrać szybko wieża E1 i męczyć przeciwnika. Dobra, i wieża E1, zobaczcie. Nie musimy od razu tutaj odbijać, tylko od razu atakujemy. Goniec na E7 i skoczek zbija na D5. I pułapka jest taka: jak skoczek zagra tu. To jest strzałka i tam wygrywamy. Dobra, jest A6. Jak zbije tu, to on tu i tutaj. I on się wybroni, więc trzeba zagrać jakoś inaczej. Może tu, ale skoczek tu. Nie, no to trzeba odejść końcem. Odejdźmy końcem na razie tu, bo jeżeli tak, to tak. Ok, tak to tak. I skoczek F6. A jednak nie inaczej. No dobra, ale to w niczym nam nie przeszkadza. Poświęcenie mi się bardzo tutaj marzy, ale ono chyba nie wchodzi. Zagrajmy goniec F4. Ostatnia figura wchodzi do gry. To jest bronione. Tu atakujemy. Goniec prawdopodobnie musi wybić, więc wybijemy gońcem i tu są problemy. Gońcem, a może hetmanem? Ojejku, co tu się w ogóle wyrabia? Jakie ciekawe rzeczy się dzieją. Taki ruch mi się podoba. Goniec zbije. Ja zbijam tu, tam, tu. Nie, moment. Tu, tu. Tu, tu i tu. Tutaj. I tutaj. No tak, no przecież. Wszystkie figury wchodzą, wszystko jest powiązane totalnie, a my bezpośrednio już atakujemy tego gońca. Tu jest bardzo dobrze. I atak jest przeprowadzony no, wtedy, gdy już mamy bezpieczeństwo. Yy, w najgorszym wypadku, po tym wybiciu, jest też wybicie turką. Stracimy tu skoczkę, więc trzeba uważać też na to, ale wtrącenie jest. Po tym ruchu jest po prostu bicie tutaj, no i przeciwnik musi się pocić. No i przez to, że zegrał właśnie skandynawską, pochodził tym hetmanem. Wow, ale mnie zaskoczył teraz gość. Ale mam chyba fajne poświęcenie. Wieża, EO, wieża E6, bicie tutaj, bicie tutaj. Jak król zbije, Hetman tu. To można też zagrać skoczkiem w tej kolejności. Król odejdzie tutaj. Jakieś zagranie tu z szachem od końca. Tu są wielkie problemy. No intuicyjnie można tak zagrać. Ale jeszcze tu, 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 skoczek wejdzie i Hetman będzie może zagrać. Tu. Jest totalna rozpierducha. Tam zbijemy. Dobra, wieża E6. Poświęcamy. Tutaj też po tym ruchu po biciu. Kolejna figura jest poświęcona, żeby nie było. B jest chyba jeszcze takie posunięcie, ale przeciwnik podstawił Hetmana. Przeciwnik podstawił Hetmana. I tu jest chyba jeszcze lepsze bicie, bo teraz ten goniec ma problem. I tutaj. Atakujemy. Tu już nie ma co komentować. Po prostu gram na wymianę. A, tu mogłem dać mata w jednym ruchu. <laughs> nie dałem. Ach. No tak. Niezauważalny mat. Wieża jeden. 1 Już partia by się skończyła, tak? Tutaj się muszę jeszcze prze muszę przedłużyć. Zaraz go zbijemy, bo... Tu A, nawet nie trzeba. Okej, okay, to nawet tak idzie. No i grunt, żeby mata nie dostać. Lufcik zrobić, jak już ktoś się bardzo boi, obawia. No ale tutaj myślę, że... O, tutaj to już jest szach. Okej. Okay. Nie ma mata jeszcze. Teraz taki szach. król idzie tu. Tu, tu. Tu, tu. Czy tak? O, tak właśnie. Tak, zagrajmy. On tutaj, ja tutaj i tu się robi już gorąco. Tak. Tu. Tu może? Może tu? Tu król pójdzie. Dobra, B3. Król musi iść na A3. No dajmy tego szacha. Tutaj król. Gdzie jest mat? Nie ma mata. Tu nie mogę, tu nie mogę. Może hmm. no, tak, żeby zbić tu, albo zagrać tu, jeżeli on zagra A5. Król sobie powędrował Hetman. I tutaj mamy ruch, dobra, tutaj mamy ruch, król tu. Jeszcze mata też nie będzie, a ten król tak wędruje. Jak to w ogóle się dzieje? No dobra, tak, król musi chyba zbić tu. Jak zbije, no to tak. No to już teraz z Hetmanem tędy. Król B2, goniec C1. Król tutaj, tutaj i tutaj. Ale twardy zawodnik. <grystanie> Dobra, chyba jest szach tutaj. Król odchodzi tutaj i wie, że na końcu daje mata, ok. Jeden z ciekawszych, z ciekawszych matów. Zagonienie króla. No dobra, lecimy dalej. E4. D6, czyli obrona Pirca prawdopodobnie. D4. No i tam G6 czy skoczek F6. Takie będą ruchy. Ja lubię grać normalnie. Skoczek C3. Tam teraz grają goniec D3, C3. Takie rzeczy. I posunięcie F4. Atak austriacki. Skoczek F3 zobaczymy jak przeciwnik sobie tutaj poradzi w tej ostrej wymianie. Goniec na G4. No takie ruchy jak najbardziej są. Goniec E3 wyprowadźmy figurę do centrum. Nie ma takiego ruchu C5 już mam nadzieję, No i chyba goniec E2. To znaczy goniec D3 również można. Ale tutaj przytrzymam. Tam też ruch e5 oczywiście trzeba grać. No i nawet chyba to jest dobry moment, żeby teraz to zrobić. Eee, po ruchu e5 ten skoczek nigdzie nie, nie wyfrunie, tylko gdzieś na jakiś d7 i tu wybić. Chociaż właśnie, nie no, tu wybić trzeba tym. Ja wymienię te hetmany, po prostu sytuacja się upraszcza i prawdopodobnie będzie tutaj też przyjemnie, bo jednak te figury muszą schodzić. No, PIRC nie jest prosty. Trzeba go tak fajnie y, zakombinować, żeby go tak przyjemnie grać. Byli zawodnicy, którzy znaczy są, którzy grają fajnie Pirca. No i tu hatrzy, żeby szybko wymienić gońce strzelają. Il, Ilias Smirin świetnie grał y, obronę Pirca. Arcymisz bardzo, bardzo silny. Mm, no dobra, tutaj będzie atak. Ja myślę, że. Ja myślę, że zrobimy Roszadę. Nawet jak on mi zbije, ja jestem w stanie tego pionka C2 poświęcić. Wieża D2, wieża C1, i tam wchodzę z koczkiem, to będą chyba też bardzo duże atuty. Nie chyba, ale na, na pewno jestem przekonany. Ok, F6 to jest dobre podejście. Tyle, że tutaj taki szach jest przyjemny dosyć. Ja go w ogóle od razu zagram. Goniec aktywnie sobie pogra i chyba zagram. Tutaj przeciwnik, tu wybicie, tu, 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 i w sumie co ja tam uzyskam? Skoczek wejdzie na D6, hmm, nie za wiele, ale jest ruch taki, chociaż on zagra skoczkiem D6 i tu się nieźle wybroni, ale mogę złapać gońca. Dobra, zagrajmy tak. Ten goniec jest zablokowany, grozi ruch G4. Skoczek D6 to zagramy sobie, nie wiem, powiedzmy tutaj, bo przytrzymamy punkt E4, i będzie ruch groził. G4, H5, no jasne, tam coś tam może się dziać. No ale chyba dobrze się będzie działo. Atakuje, no dobrze. Muszę chyba tak zagrać. Bo tego pionka bronić trzeba i szybko wchodzi wieża. Nie chciał wymiany hetmanów, no to nie chciał, ale skoczek a dobrym ruchem jest, według mojej oceny. No bo jednak chcemy zlikwidować tego gońca, który chce odbić tu pionka, ale to też mam nadzieję nie będzie proste, zawsze jest taki też ruch skoczek D4 z, z obroną, z atakiem, no G4 wisi w powietrzu, no właśnie, zobaczcie, skoczek sobie wszedł i chce tutaj mi tak wymienić, tu zaatakować, zagram tu, ty zagrasz tu, Dobrze gość zagrał, ale hmm, tak nie mogę nawet związać. Co tu zrobić? Patrzcie go, patrzcie. Jeszcze widzę coś takiego, że zagram tak on C6 tu, 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 ale to też nie jest dobre białymi. Właśnie, i to są te trudności. W pircu. Niech będzie tak, jak on zagra tu, może ja zagram G4 od razu. On mi zbije, ja zbiję, przynajmniej ten pionek E6 się utrzyma. O właśnie, tak zrobimy skoczek na A5. Wydaje się być słabym, teraz słabą figurą. Tak, i G4. No oczywiście on może zbić tutaj, ja odbiję, on tutaj. No ale właśnie goniec za gońca, żeby to się tak zadziało. Bo teraz też na E4 nie może zagrać. Myślę, że tak, myślę, że teraz to jest dobry, dobry motyw dla nas. Okej, okay, mamy tutaj, mamy tutaj. Jak pionek wybije, to możemy tam wybić. A, skoczek nawet tu wybił. Wiecie co? To nie jest już tak różowo. Okej, okay, wprowadzić szybko wieże, a nie, tu widełki grożą. Dobra, goniec F2. Goniec F2. Zdecydowanie tak. Wiecie co? Podoba mi się pozycja czarnych mimo wszystko chyba teraz. Mimo tych takich tutaj jeszcze blokad, nie wiem jak to ocenić. Trzeba będzie sprawdzić z skąpem, bo. E, nie są to jednak takie proste gry, jak widzicie. No, PIRC ja też grałem całe życie Pirca, znaczy nie całe, ale tak, większość. E, I to jest taki debiut właśnie, który próbuje skontrować. Próbuje grać tak e, na zamieszanie. E, twórczo można powiedzieć. No dobra, jest taki ruch. E, I teraz co? I teraz wieża AD1. Zbić nie można, a tutaj już uderzamy. No więc przeciwnik chyba tak musi wrócić. Ale po takim ruchu mogę zagrać skoczkiem i tutaj odbić. Trochę piony mam popsute. To tylko ocena. Na razie tam nic nie grozi na szczęście. Ale wprowadzamy szybko wieżę. No i wleciał Hetman. Dobra. Tak, on tutaj jeszcze na B2 chce skosić pionka. Aha, zaraz momentu. Nie no, to tutaj od razu. Od razu, od razu, od razu. Jak skoczek zbija, goniec zbija. Jak on zbije tutaj. To skoczek odejdzie fajnie stępem z, z atakiem i tam na e 7 też coś będzie wisiało. No nie, ja bym się nie odważył bić takiego pionka. Zbił. Oni się w ogóle nie boją. No to tak. Aha, bo zbijasz tu. Mm. Nie zbił. Ubronił tu pionka. Ruch F5. Koniecznie. Aj tu podstawiam. Jejku, co ja w ogóle gram dzisiaj? Znaczy tak, tu nic jeszcze nie grozi, ale F5 wydaje mi się takim mega naturalnym ruchem, żeby przeblokować tu gońca. C 3 można było też w sumie zagrać, obronić to wszystko na spokojnie. Wiecie co? Zagrajmy tak. Spróbujmy wymienić te hetmany. Raczej powinien. Tu już się osłabiło. No końcówka chyba się teraz wydaje lepsza białymi, mimo że mamy mniej pionów. Tak mi się wydaje, nawet jak tutaj zbiję. Hmm, chociaż. Zaraz. Zaraz. Mogę się mylić. Ale mam wysunięte figurki. Tu chcę atakować. Jak zbije tu tu. Hmm, to nie jest takie proste. Dobra. No atakuje bezpośrednio tego piona. Muszę. Liczę na taki ruch. To jest skoczek C7. Ale już wieża, ma, na D7 ma jakieś prześwity. Nadzieja w tym pionku E6. Wieża AE8. Ale gość fajnie ogarnia, naprawdę. Coś widzi, widzi dużo. Mimo wszystko ciekawie gra. Zawsze jestem ciekaw, w jakim wieku są moi przeciwnicy. To juniorzy, czy doświadczeni gracze? No tego się nie dowiemy. No muszę wrócić, tak. Celować w tego pionka. Groźba jest silniejsza niż jej wykonanie. Wieża tutaj, skoczek na C7, wieża tu, D7, albo wieża D8 też. No nie jest to proste, tak powiem. Bicie tu nie wchodzi w ogóle w grę. W ogóle. Bo nie chcę tutaj prostować, chociaż tam. Nie no, król sobie ucieka. I nic nie ma. A, tu, 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 tu. Teraz to już chyba nie działa. Działa! Hop! Szach, tutaj, i zbijamy gońcem, potem z szachem i tutaj. Nie, przecież jak ja zbiję tu, to mi walnie tutaj. Ja odbiję, on odbije, ja tu. U, ale popełniłem faux pas. ale zaraz, może jednak zbić tu, 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 goniec zbije, jak wymiana wież, wieża, no dobra, muszę chyba tak jednak jakaś odzyskać e, i w zanadrzu wieża D7, nie ma wyjścia, no musisz wybić. No i możliwe, że czarne tu się dobrze bronią. Też wymiana chyba była dobra mimo wszystko, tu na G6. Wieża E8, chociaż wieża C8 możliwe, że będzie kombinować. To może być lepsze posunięcie. Król jest odkryty. Wieża D2, tak mi się tam nie chce grać. Strasznie mi się tam nie chce grać, ale zagrał inaczej. Dobra, wieża D7. Aha, gonie C8? Nie, bo tutaj trzaskam. Nie może królem, bo tam mat grozi. O proszę. No to wieża E1, tak żeby goniec mógł uciec. Bronimy tego pionka. Goniec F8 tak nie działa. I wieża E2. Wieża E2. No pionka bronić trzeba. A A6, aha, bo on nie chciał stracić sam pionka. Mógł zagrać tak od razu. Ten pionek był nieistotny dla niego. Dobra, no i on tutaj zaczyna grać konkretnie. Pytanie, czy tutaj. No nie, wyżówka nie. Chyba trzeba zbić tu jednak, odbić pionka. Tak. Nie mam wieża H2, żeby grozić matem. Wieża C6. Tu, zbierasz mi tu. Koło remisu się zanosi. No tak, ale to już takie zagranie na szybko w miarę, no bo co innego niż bić pionka. On nie gra dobrze. Wieża C6 powinien. Więc ja mam chyba chyty ruch teraz, król F1, król F1, bo grozi taki ruch z mat. Teraz tu już chyba wygrywam. Król F1, cichy ruch z wygraną, no wieża C6 powinien, no nie dostrzega, nie dostrzega, nie dostrzega gruźb. To, że nie ma hetmanów nie znaczy, że nie można atakować na mata przeciwnika. No szczęśliwie, bo gość tutaj naprawdę fajnie grał. Muszę pochwalić, naprawdę muszę pochwalić. No tutaj to tak. Zbijamy tu. Zerknijmy sobie, zerknijmy sobie na tę partię. jestem ciekaw gdzie błędy popełniłem. Póki co jest normalnie. Goniec G4 niby nieprawidłowe, tak, ale chodzi o to, że tak, normalny rozwój. Tutaj się w ogóle nie powinno chyba grać. Chociaż ja grywałem ten ruch w swoim życiu i jakoś to szło. Tak, E5 od razu każe grać. Jeszcze bez wyprowadzenia skoczka. Goniec E2. Ale to cały czas jest taka przewaga przestrzeni białych, więc jest plusik białymi jak najbardziej. Skoczek i E5 wjechało. Zbicie. Tak. Skoczek tu. To jest ogromna przewaga. H3 jest niepotrzebne. Każe robić roszadę. H3 jest niepotrzebne. Nie, zaraz. Teraz już zmienia zdanie. Mówi H3. Goniec wrócił. I od razu każe grać G4. Odpędzać gońca. Nie, nie, wy, nie wyczuwam takich pozycji po prostu białymi. Bardziej czarnymi takie coś gram. Ale tak, G4, żeby gońca stąd wyrzucić. Jak najdalej. No, poszła ruszada, co też jest OK? F6 Goniec C4, najlepszy ruch, Król H8. I co tutaj jeszcze kom widzi? E6, błąd, Krzysztof. E, wiecie co? Tu pokazuje Hetman E2, to co liczyłem, ale co jest po tym? Ja czegoś nie dostrzegałem? Tak. Tak, no wszystko do końca. A i ruch G4, wieża ma problem. Dobra, no tego nie widziałem. To jakbym to widział, hmm. To jest proste, tak trzeba grać. No E6 w ogóle jest babolcem totalnym i już czarne przechwytują małą inicjatywę, chociaż ten ruch nie do końca jest najlepszy. Skoczek D6, tak jak mówiłem, tutaj fajnie tak masywnie te figury stoją. Hetman E2, co należało grać? Goniec D5, tak i tutaj. No dobra, bez skoczka D6, czyli ten sam motyw. Tak, tak. Goniec D5, C6. Goniec B3 każe uciekać. Ale co, jakbym uciekł, on mi zbija, ja zbijam ja zbija, on mi zbija pionka i co wtedy? Aha, że tutaj jeszcze. Ojejku, jakie są możliwości? Słuchajcie, niesamowite. No cóż, zagrałem tu, to jest już błąd. Czarne przechwytują dużą inicjatywę. Jest przewaga czarnych. goniec F2, D4 jest OK. Tak. Skoczek wrócił. Hetman zagrał źle. Skoczek powinien wrócić. No tak, jak czułem, że tu czarne są w porządku. Skoczek na F5 jest świetny. Hetman B6, skoczek zbił, zbił, zbił. Hetman B2, w ogóle się wszystko zgadza. Skubaniutki, niutki, ja bym się bał takiego pionka zbijać, no ale na konkretach liczymy. Powinien zbić tu. Zagrał tak. Tu F5, nie najgorsze posunięcie, mimo wszystko. Zbić się, to jest błąd. Łapie Hetmana, wieża D3. Skoczek E7, wieża D3, ja bym. Aha, Hetman H4. A skoczek tutaj. Sprytne, bo na przykład jak taki ruch, to mam taki, taką strzałkę. A nie, nie mam, bo tutaj nie mogę. Koniec R2, to wszystko trzeba liczyć. A no tak, tutaj, tutaj. No dobra. Głębsze liczenie na, większy, na więcej czasu. Ok, poszło tak, tak, tak. No myślałem, że to jest przeoczenie, dlatego, no, ale jest wyrównana pozycja. tak. Tutaj błąd. Końcem trzeba było zbić pionka od razu. Tak. Tak. A co po tym? Wierzę D7. A jak tu? Skoczek wraca, że skoczek taki silny grożą widły, grozi tu. No tak, racja. Racja, no racja, goniec c 7 Miękko, miękko, Krzysztof, zagrałeś. Bicie, bicie. Tutaj szach niepotrzebny. Tak. No tutaj czarne są nawet już trochę lepiej, lepsze. To jest ruch słaby. Tu szybko wprowadzić wieżę, tak jak mówiłem. Tak, tak. Wieża C8. Tutaj. Miejce w 8. Bicie. To jest poważny błąd. No właśnie, to jest poważny błąd. Tu wieża musiała zagrać na C6. Jedyny ruch. No i po w 1. Już się robi ciężko. No dobrze, moi drodzy, na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że partie analizy się podobają. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.